W miniony weekend na Stadionie Śląskim znów zagościła lekkoatletyka. Prawie 1000 zawodników, nie mających jeszcze 18 lat, rywalizowało w ramach 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Biegi krótkie, średnie i długie, skoki wzwyż, w dal, trójskok czy skok o tyczce, a także konkurencje rzutowe. Na chorzowskim obiekcie zaprezentowały się przyszłe gwiazdy królowej sportu. Znacząco wygrałaś w tych kwalifikacjach, 55-99, jesteś zadowolona z tego swojego czasu i w ogóle biegu? Znaczy no, biegło mi się dobrze. Do 200 metrów jeszcze trzymałam dziewczyny. Potem zaczęłam przyspieszać, ale zobaczyłam na ostatniej, tam pod koniec, nie wiem, jakieś 50 metrów może do mety, że jeszcze mam sporą przewagę i odpuściłam. Co sobie tutaj zakładasz? Jaki cel na tę olimpiadę? Znaczy, na pewno chcę wrócić po kontuzji, bo w tym roku startowałam i no miałam dużo chorób, kontuzji i po prostu no nie udało się nic tam ciekawego nabiegać. Powoli do przodu. Chciałabym zdobyć medal, no wiadomo, no nie chcę zapeszać, nie chcę zakładać który, ale fajnie by było. Powiedz nam, czy jesteś zadowolony z tych kwalifikacji, z tego uzyskanego przez ciebie, no jakby nie patrzeć, zwycięzca. Tak szczerze to nie do końca, bo obieg był ogólnie kiepski. Nie to, co ci szli się przed obozem. Po obozie przyszło zmęczenie i no, coś nie wychodzi. Do finału trzeba się zregenerować i świeżą głowę mieć. Chcę cię zapytać o przygotowania. Długo już ćwiczyłeś przed tą olimpiadą? Już będzie trzeci rok. Treningów 400 podki biegam od 2 lat, a tak no praktycznie rok, nie? Mocniejszych przygotowań tego dystansu. Kibice też dopisali, a każdy z nich był świadkiem niesamowitej rywalizacji. Na zawodnikach ogromne wrażenie zrobił też Stadion Śląski, ale przecież nie mogło być inaczej. Pytamy o to wszystkich, którzy przyjechali z innych części Polski, jak ci się podoba stadion i w ogóle atmosfera tych zawodów? Naprawdę stadion jest przepiękny, robi ogromne wrażenie. Wczoraj nie udało nam się wejść na stadion, ale dzisiaj rano przyszłam, to naprawdę aż dech zapiera w piersiach. Stadion świetny, przygotowania fajne. Cieszę się, że tu startuję. 24. edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży rozpoczęła się 28 czerwca i potrwa do 19 sierpnia. Zawody rozgrywane są na różnych obiektach w 14 miastach województwa śląskiego, a także w 7 miastach poza województwem. Mamy nadzieję, że grono tych zawodników w przyszłości przyniesie dumę polskiej lekkiej atletyce.